Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszych wykładach biblijnych. Proszę Państwa, rozpoczynamy nowy kurs, nowy serial, nowy program. Będą to, proszę Państwa, internetowe wykłady biblijne, kurs biblijny. Dużo ludzi mamy, proszę Państwa, zagubionych, a mamy, proszę Państwa, Słowo Boże i Nowy Testament, który też walał się po klombach dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina tutaj w katolickiej Polsce, w Warszawie, gdzie była, proszę Państwa, akurat niecałe pół roku temu wystawa papierów, różnych takich rzeczy. Reklamowane było wszystko, a Biblia nawet w śmietnikach była, proszę Państwa, ludzie rozdawali, biedni, jakby jacyś gedeonici. No nieważne, możecie też dojść do tego, kim są ci gedeonici i można się też zaprzyjaźnić, bo bądźmy w zgodzie, w przyjaźni, proszę Państwa, ze wszystkimi ludźmi. Proszę Państwa, no tutaj już jeden taki stary kawaler, Państwo widzą książki, prawda, starego kawalera, proszę Państwa, który poszedł na zwiady. Bardzo dużo ludzi tutaj mieszka i na Saskiej Kępie, takich, którzy nie mieli żony mieć nie chcą, są to ludzie chudliwi, wrzaskliwi, jazgotliwi, proszę Państwa, i nawet często trudno z nimi jest porozmawiać o czymkolwiek, zresztą, proszę Państwa, a są wrzaskliwi i mówią wszystko to, co było 30 lat temu, 40 lat temu, ważne, ale w danym momencie nie mogą się skupić. Dlatego też, proszę Państwa, ci ludzie ciągle jest im źle. Boję się, jestem niespokojny, upadam w wierze, jestem żałobny, jestem zgorzkniały, jestem pokonany, spotkało mnie nieszczęście, ciągle mówią i o sobie narzekają. Ja mówię, no to twoja sprawa, no to więc mówię, no to do Matki Boskiej, no bo jeżeli są to wyznawcy papieża, katolicy polscy, proszę nie mówić katolicy, broń Boże, matematyka, fizyka, polityka, proszę nie mówić. Proszę Państwa, no to na mszę, do kościoła, wypadałoby tam pójść. Dalej, jestem zniechęcony, wątpię, przeżywam kryzys, zawodzi wiara, zawodzą przyjaciele, odchodzę z domu, jestem samotny, pomimo że na ulicy pełno jest ludzie, proszę Państwa, albo czegoś szukają, petów pewnie, albo jakichś takich innych rzeczy, bez czego zresztą można byłoby się, proszę Państwa, obyć. My dzisiaj, proszę Państwa, w pierwszym wykładzie edukacyjnym, bo to są wszystko wykłady, proszę Państwa, edukacyjne, chciałbyśmy poruszyć ten temat Trójcy, proszę Państwa. Czy ta Trójca rzeczywiście istnieje, czy ona w ogóle jest? No bo jak ludzie idą, Sejm, starówka, Sejm, ile tego wyległo i oni tutaj mówią, te różańce, ale czy w ogóle tematyka różańca jest właściwa, bo Radio Maryja mówią, że medialnie jakby wygrywa, że no i słusznie, proszę Państwa, że ludzie nie są samotni, że razem oni się modlą, odmawiają no, litanie, odmawiają różaniec, że nie są samotni, ale my, proszę Państwa, w tych kontrowersyjnych poniekąd naszych wykładach chciałbyśmy Państwu powiedzieć coś jeszcze więcej, że jest, że istnieje coś takiego jak prawda biblijna, która jest zawarta w Słowie Bożym Biblii, a autorem Biblii, Słowa Bożego, no jest sam Stwórca, jest sam Bóg. No i teraz, proszę Państwa, w pierwszym tym wykładzie chciałbyśmy Państwu opowiedzieć, czy Bóg w ogóle jest Trójcą, no bo jak jest, Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu, że jak kuchale krześć, to nie ma co jeść, że im więcej to oszukują, że kradną, także chcą nas sprzedać, proszę Państwa, stąd też ta bojaźń się bierze. Także, czy to jest stary kawaler, to marzy, tutaj już marzył dzisiaj, proszę Państwa, w komputerze, a że ta piosenkarka niemiecka, która już teraz jest 66-letnią kobietą, tak ładnie śpiewała, proszę Państwa, i to wszystko jest ponagrywane, 30-40 lat jest w internecie, śpiewają, że to jego żona, no dobrze, ale to są wszystko wyobrażenia, to wszystko jest nieprawda, to jest rzeczywistością. Rzeczywistością jest taka, prawda, proszę Państwa, że Bóg nie jest w trzech osobach, to powinieneś wiedzieć, że Syn, jako Jezus Chrystus, o którym bardzo dużo mówimy, został stworzony, że jest stworzeniem, a że Bóg wcześniej był sam, że ten sam Bóg zawsze i wcześniej jest i będzie władcą wszechświata. Boga trzeba wywyższać ponad wszystko. I tutaj mamy, proszę Państwa, kilka takich wersetów.
które chciałibyśmy z Państwem razem przeczytać, to Państwo się sami przekonacie, że tak rzeczywiście jest. I że Bóg nie jest w trzech osobach. Mamy tutaj cztery wersety, proszę Państwa. Księga jest to powtórzonego prawa, 6 rozdział, werset 4, który mówi tak, proszę Państwa. Proszę się skoncentrować. Słuchaj, Izraelu, Jehowa, nasz Bóg, to jeden Jehowa i ty masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swoim sercem i całą swoją duszą i całą swoją siłą życiową. Także proszę Państwa, no to, że Jehowa, to albo tak można powiedzieć, albo tak, o tym będziemy jeszcze rozmawiali, proszę Państwa. Izraelici go czcili już od bardzo dawna. Ten, który powoduje, że się staje, ten, który działa dla dobra narodu swojego, dla dobra narodu, no w tym wypadku izraelskiego, bo przecież to mógłby być całkiem inny naród, prawda? Bóg pokazowo, przykładowo. I zapraszamy do następnego wykładu.